Skocznia Holmenkollen w Oslo na zawsze pozostanie w pamięci polskich kibiców, ale przede wszystkim w pamięci Adama Małysza. Tam w wieku 18 lat wygrał przecież swój pierwszy konkurs Pucharu Świata. Od tego czasu minęło już 12 lat, w ciągu których Małysz na tym obiekcie jeszcze 4 razy stawał na najwyższym stopniu. Żadna skocznia w rywalizacji o Puchar Świata nie była tak łaskawa dla naszego mistrza. W 2001, w 2003, a nawet po nieudanych Igrzyskach Olimpijskich w Turynie w 2006 roku królewska skocznia w Oslo utwierdzała Małysza, że jest królem skoków. To właśnie tam przekonał się, że jeszcze nie czas kończyć karierę. Skocznia go nie oszukała. W następnym sezonie Małysz zdobył 4. kryształową kulę, a w Oslo w pierwszym konkursie oczywiście wygrał. Drugi konkurs w 2007 roku też miał należeć do Polaka, ale to, co wydarzyło się w powietrzu, także na długo pozostanie w pamięci wszystkich. Małysz w sobie tylko wiadomy sposób uchronił się przed groźnym upadkiem. Czy to był wiatr zmian? Z perspektywy tego sezonu można powiedzieć, że tak. No tak,